Witajcie. Pamiętacie lampy Hapeta RGB Aqualed w biodegradowalnych kartonikach? Jak ktoś nie widział filmu, to wyjeżdża mu karta. Tam pod tym filmem w komentarzach pytaliście, czy to lampa ma sterowanie. Nie, wtedy nie miała sterowania, ale dzisiaj już ma. I zobaczymy sobie to sterowanie. I powiem wam, że sterowanie jest jeszcze bardziej bioeko, bo przychodzi bez opakowania. Taki sterownik na kabel Bluetooth z kodem QR. Pobieramy apkę, instalujemy i działamy. Jeszcze nie wiem, jak to wygląda, jak to się zachowuje, ale zaraz się dowiem. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu. Samo urządzenie. No nic tu skomplikowanego nie widzę. Przyłączę do kabli. Wodoodporne z jednej strony, z drugiej nie. Kod QR. Lampa do LED Smart Bluetooth. I normalnie wszystko o tym urządzeniu. Dobra, to ja to teraz na przyspieszeniu rozpakuję lampę i jak będziemy podłączać, to zrobię zbliżenie. Ale tym razem tą lampę złożę prawidłowo, a nie odwrotnie. No dobra, trzeba się tu dobrać. Nie da się pomylić. Nakręcamy. I to tu. Montaż banalnie prosty, ale zanim ja to zrobię, to ja sobie tu przyciągnę kabel. Tada! Koniec! I zobaczcie, teraz zrobiłem tak, że te dłuższe szpilki wchodzą w lampę, a te krótsze są tutaj i dzięki temu to się bezproblemowo uchyla. I tu mamy uchwycik na jakieś nożyczki, pensety, czy jak to się tam wymawia. Dobra, ale co teraz, żeby to zaczęło działać, to ja muszę to włączyć do prądu i zainstalować aplikację, dobra. No dobra, to teraz pora na aplikację. Robimy zdjęcie kodu QR i ściągamy sobie, słuchajcie, o, taką aplikację, ja już ją mam. I tutaj już mi ją znalazł, tą lampę sam, czyli ja sobie do niej wchodzę i zobaczcie, jakie jest proste sterowanie. Potrzebowała, widzę, chwili czasu. Dobra, może ja tą jasność zmniejszę. Ale patrzcie, zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, biały, albo sam biały. Mogę wybrać sam biały? Nie. To jest na maksa. To są kolory. Co to jest jeszcze? Sytuacja. Tryb wschodu. Tryb wygaśnięcia. Błyskawica. Burza. Promienie słońca. Tryb morski. Koralowce. Tryb wodny. Tryb uśpienia. Tryb głębia. Tryb kolorowy. No nie, nie, nie. Olać te tryby. Ja chcę tutaj normalny. A co to jest monochromatyczny? Czarno-biały to? Mhm. No dobra, co tu jest jeszcze? Kanały. A, super. Czerwony. Zielony.
Niebieski. No super. Wszystko jak trzeba. Lub kolor. Co tu mamy jeszcze? Niestandardowe. Tu wybieramy też kolory. A czas? O, i to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ustalamy sobie tryby, od której ma się co włączyć i jak. Patrzcie na to, każda godzina, jak ma świecić. Turbo chat komando. Coś tu łapka widzę, mi się nie mieści na wyświetlaczu. Ale w każdym bądź razie, dobra, za jasne to jest. W każdym bądź razie jest tu wszystko, co chcemy. Czyli pełna dyskoteka, suwaki i czas. No to co? No to nie ma o czym gadać. To jest 55 cm lampa. Ja akurat mam akwarium 60. To jak się zrobi ciemniej, to zainstalujemy i zrobimy sobie dymo, co to potrafi na akwarium. Dobra, to czekamy na wieczór. No zobaczcie, teraz lampę założyłem jak trzeba. Mamy uchwyt na nożyczki. Możemy sobie otworzyć tą lampę. Ja nie zrywałem folii zabezpieczającej. Ale jak trzeba, wszystko działa. No dobra, przejdźmy do aplikacji, zobaczmy, co tu się dzieje w akwarium. No dobra, jesteśmy w aplikacji. I co tu można robić? Czerwono, pomarańczowo, żółto, zielono, niebiesko, ciemno-niebiesko. I oczywiście jaśniej, ciemniej. Symulacja, no to teraz sobie zobaczymy. Wschód słońca. Zachód słońca. Błyskawice, no tutaj ryby będą zachwycone, na pewno. Pioruny, no ty tu tym bardziej, nie róbcie tego w domu. Promienie słońca, opowiem wam, że to takie ładne. Mało cukierkowe. Tryb morski, no to nie bardzo. Koralowa koncepcja akwarystyczna. Tryb wodny. Tryb uśpienia. Coś tu jest? Głębinowa koncepcja akwarystyczna. I tryb kolorowy. I tutaj, no nie, nie. To tak Amerykanie mają taką modę robić rybom. Taką dyskotekę. To dla nich na pewno nie jest dobre, ale przynajmniej mamy demo, jak ta lampa świeci. Z niezerwaną folią ochronną. Ale nie, nie róbmy tego. Weźmy to normalnie. O, to jest takie mało cukierkowe. Nawet dałbym... O, tu bardzo przyzwoicie. Tu jest, słuchajcie, jeszcze środek dnia. Ale wieczorem może być spoko. Ja sobie potestuję tą lampę z tym sterownikiem, ale powiem wam, że już ta lampa zyskała masę dobrego dzięki takiemu prostemu urządzeniu. Teraz jest super, bo możemy sobie wysterować jak chcemy, a nie być skazani na cukierkowy, jak ktoś nie lubi. Dobra, kanały. Bez zielonego. Sam czerwony. Sam zielony. I sam niebieski. Wszystkie na maksa. O! Tak jest wam powiem. Super. Tak jest super. Naprawdę podoba mi się taki odcień akwarium. Dobra, co tu jest jeszcze? Niestandardowe. A nie, to tu się nie będziemy wygłupiać. I czas. To co? Zróbmy sobie demo. Gdzieś tu widziałem demo. Podgląd. O, lecimy. Mamy noc, mamy noc. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Jaki będzie wschód, max i zachód. Tada! No powiem wam, co ja wam będę gadał. Po prostu niezbędne jest to, ten sterownik na Bluetoothie po prostu do tej lampy, no to nie ulega wątpliwości. Lampa na pewno dużo bardziej plusuje. Nie mam pojęcia, ile ten sterownik kosztuje, ja nigdy nie patrzę, ile co kosztuje. Jak wrzucam filmy na YouTube i podpinam linki do Czmiela, to wtedy dopiero patrzę, ile co kosztuje, tak żeby się, wiecie, nie sugerować. Co myślicie, nie zapomnijcie dać znać w komentarzach.
Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pomachałem wam kolorami. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.